Dzięki temu, że gdzieś tam mówię, oglądam to wszystko, te sporty walki, kręćmy to mocno, dlatego okay. Kiedyś może po piłce, jak jeszcze będą siły jakoś amatorsko, tak. Na pewno coś popróbuję. A wiesz co, myślę, że u mnie właśnie rodzina jest najważniejsza, jestem bardzo zżyty z rodzicami, z ogólnie z całą rodziną. Może powiedzieć, że nie miałem takiego dzieciństwa, jak inni moi rówieśnicy. Tak, tak. Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Jakie cele, twoje marzenie właściwie piłkarskie, zawodnicze? Jakie mam cele i marzenia? Czyli mam na myśli właściwie teraz tak, klub, do którego chciałbyś dążyć, może ulubiona liga, ulubiony klub, ulubiony obrońca na twojej pozycji, także gdzieś tam czyimiś śladami by chciałbyś tam mniej więcej podążać. Marzenia, no marzenia się dobrze spełniają, można powiedzieć, tak, reprezentacja, duży transfer. Uważaj, o czym marzysz, bo się może spełnić, także uważaj. Ale jeżeli mam już tak wychodzić, naprawdę takie marzenie, grubo, już, jasne, grube, że tak, tak. Nie ma co się wstydzić, że no to, chcesz być kurwa kimś, tak, tak, to chyba jest normalne. Dlatego myślę, że no, takim moim zawsze klubem, który był blisko sercu, jeżeli chodzi o piłkę, był Real Madryt, nie? Dobrze, ja też. No, dobrze, tak, a czy powiedzieć tak, dużo osób lubi bardzo, bo jest taka widna, skromna, tak. A ja lubię Real Madryt, bo to są królewca, ja pochodzę z miasta Królów Polskich, z kim ja mam się identyfikować, tak, no. Dlatego Real, no Sergio Ramos, wiadomo, dlatego chciałbym chyba oczywiście tam trafić kiedyś, fajnie jest teraz, bo... Nie zaplusowałeś o mnie, bo tak, bo mój synek też zawsze gdzieś tam, wiesz, jak gra w piłkę, Real. Nie boi się robić ślizgów, to ja już tam nawet mu daję ksywkę Ramos, nie chodzi też jaki dumny z piętnoklatą, że też jest Ramos. Może pewnego dnia będzie chciał mówić, że chce być jak Piątkowski, a nie jak Ramos, także... Mam nadzieję, ale jest też fajne to, że połowanie na Euro przyszło i w sumie mamy Hiszpanię w grupie. Także może będzie zobaczyć. A właśnie widzisz, no, tak się chwaliłem, że doinformowany, niedoinformowany. A. Przypomnij mi, z kim jesteśmy w grupie. Hiszpania? Słowacja, Hiszpania, Szwecja. Wyjdziemy? No jak? No musimy. No dobrze, no, kolejne dobre nastawienie. Dyko. Dobra, bo ja ci też tak wszedłem zdanie, jest Real Madrid, jest Sergio Ramos, Liga Hiszpańska. Liga Hiszpańska, no wiadomo. A jakiś plan B? Jakby w razie W nie wypali, nie, wiadomo, że wypali, ale w razie W, nie? Nie, w razie W, no to wiadomo, Liga Angielska. Typowo liga fizyczna, ja lubię, fizycznie się dobrze czuję na boisku, więc myślę, że to jest taka fajna liga pode mnie i w przyszłości, gdy już to doświadczenie dojdzie do pewnego poziomu, no to taki mówię, Liverpool United. Dobra, jesteś rocznik 2000, czyli masz 21 lat, oczko? Jeszcze 20. Jeszcze 20, z jakiego miesiąca jesteś? Czerwiec, jeszcze miesiąc. Z którego? 21 dokładnie. A ty jestem 31 maja, to tak koło siebie. No, bliźniak, ale bliźniak. Podobny bliźniak jesteś, czy już masz? Bliźniak. Jeszcze bliźniak. Bliźniak. Dziękuję. Znowu spójny, tak. Spójny mianownik znowu. I tu się również podebra znowu informacjami z naszego wspólnego sztabu szkoleniowego. Że ty bardziej na boisku to chyba bardziej w takie gdzieś wchodzisz buty takiego bad boya, niż takie miękkie kluchy chyba, co? No lubię się dobrze wpierdzielić kogoś, tak? No, bo, no właśnie. Tak, dzisiaj robiliśmy trening tutaj, więc ogólnie interesuję się sportami walki dosyć tak mocno. Znaczy lubię oglądać, tak? Okay. Bić wiadomo nie ma się kiedy, jednak piłka nożna na to nie pozwala i lubisz szkoda. Się tak w kogoś wciąć, czyli tak troszeczkę taka Haczka, koncepcja gry trochę jak pasdan? Nie, właśnie nie tak. Tak, nie. Ja lubię czysto, wiesz? Oczywiście ciało w ciało, ale jednak to jest czyste, tak? Okej, okay, bo zawsze bo Michał Pazna podkreśla, że on gra tak na granicy faulu, że nawet bierze pod uwagę, że może gdzieś tą granicę przekroczyć. No, ty chcesz jednak ten... bardziej delikatnie, ale jak już się wpierdzieliś, no to dobrze. Z jajami, dokładnie. Także no mówię, jeżeli chodzi o to, bo ja się dzięki temu, że gdzieś tam mówię, oglądam to wszystko, te sporty walki, kręćmy to mocno, dlatego okay. Kiedyś może po piłce, jak jeszcze będą siły jakoś amatorsko, na pewno coś popróbuję. A czy powiedzieć tak, widziałem tą twoją tarczę dzisiaj, naprawdę wygląda bardzo, bardzo nie, przyzwoicie. Nie jest chyba źle, nie? Nie jest źle, w żaden sposób nie jest źle. W ogóle uważam też tak, że ktoś jest sportowcem, jest skoordynowany i szybko łapie hasła na zasadzie dokręć biodro, kolano, wyprowadź lewy prosty, to się... Lewo do tyłu. Tak, właśnie była ci akcja, tylnia ręka, to gdzieś tam prawie padł taki mały backfist, ale to powiedzmy, że tak, krok po kroczku. Fajnie. To co, jakiś fame MMA? Czy od razu KSW? Kiedy? Po piłce? No. Myślę, że nie. Myślę, że to jest po prostu tak amatorsko, jeżeli nie chodzi o treningi, bez żadnych walk. Chyba wiadomo, i Boże, no. Ale mało tego, chyba w kontrakcie, nie wiem, powiedz mi jak to jest, bo piłkarz ma coś takiego zawarte, że nie może za bardzo brać udziału w innych ekstremalnych sportach, a sporty walki chyba są jednak podpięte pod to ekstremum. Ekstremalne, tak. Myślę, że nawet jeżeli chyba zapisane mały zakaz jazdy na łyżwach, na nartach, takie rzeczy, żeby właśnie unikać wszelkich kontuzji, nie? Więc myślę, że to sporty walki przede wszystkim są zabronione w tym aspekcie. Zdrówko dla piłkarza na wagę złota, tak? No wiadomo, są kontuzje, tak jak u ciebie to samo, tak? Nie chciałbyś wiedzieć, co się tam działo. Myślę, że było trochę gorzej niż u nas, więc... A pokazywałem ci moje prawe kopyto, opowiadałem ci już parę...
parę aspektów, także no tam jest, może być tego gorzej. Nie się tym dosyć, tylko pyta na pewno. A może coś pokopiemy jeszcze na sam koniec nagrywania, nie? Oczywiście, jestem na to. Tylko ty kopiesz, a nie. Dobra, ale wróćmy do tematu piłki nożnej. Ulubiony polski piłkarz? Już nawet nie pytam, albo inaczej. Ulubiony polski piłkarz ogółem i na twojej pozycji, bo nie mam co ukrywać, że wiadomo, gdzieś tam chcę zobaczyć takie postacie, które naśladować. Ulubiony polski piłkarz, tak? Andrzej Niewulis? Kto? Andrzej Niewulis. No, sorry, bo ja po prostu nie znam, ale to, że ja nie znam, to nie znaczy, Raków Częstochowa. Raków Częstochowa, tak? Tak, bardzo. Czyli przy okazji kolega klubowy, tak? Przy okazji kolega klubowy, bardzo powiem, pozytywny gość, który też dużo mi dał, ale też zabijaka na boisku, nie? Okej. Okay. Czyli on by się lubił tutaj, myślę. Odnalazłby się dosyć mocno, tak. Także myślę, że on. Co tam jeszcze? Na twoja pozycja? Chyba, że to jest zawodnik swojej pozycji? To jest zawodnik swojej pozycji. Stoper, dwa w jednym, tak? Środkowym stoperem, także dwa w jednym. A za granicą? To już wspomnijmy tego Sergio Ramosa? Ramos na pewno, no, myślę, że większość, no, Van Dijk. Okay. Także no, jest dużo zawodników, którzy na pewno wyglądają mega dobrze. Mm-hmm. Ciężko mi teraz wymienić jakichkolwiek, bo jest ich mnóstwo, tak? Okay. Angielska, włoska, niemiecka, austriacka. Grzechem byłoby kogoś pominąć, tak? No, dokładnie. Właśnie, sama austriacka liga, jak ją oceniasz? Ona jest na ile mocna? Bo ona na pewno mocniejsza chyba od Ligi Polskiej, tak? No tak, na pewno. Ale to też nie jest jeszcze Hiszpania, Anglia? To nie jest Hiszpania, Anglia, bo najlepszą ligą świata jest angielska, tak, pierwsza. Polska jest chyba, z tego co pamiętam, 32, a austriacka jest 10. Okej, okay, no to i tak to wyżej niż ja bym tak, ustawiał. Tak, czyli to już jest naprawdę, no myślę, że poziom wysoki, tak, na pewno będzie duży przeskok. Tak jak mówię, Red Bull co roku, Liga Europy lub Liga Mistrzów, więc to będzie na pewno coś dla mnie nowego. Więc mówię, ten przeskok będzie duży, trzeba będzie się z tym oswoić na początku, ale myślę, że to jest kwestia czasu, przyzwyczajania się, oswojenia się, poznania miasta, poznania klubu, zawodników i przede wszystkim też oswojenia się z językiem tam, niemieckim. I myślę, że to jest kwestia czasu i wszystko dojdzie do siebie i pójdzie. Mimo, że obrońca strzelasz bramki? Ile masz na swoim koncie? Dwie mam, tak. W tej rundzie mam chyba dwie bramki i cztery asysty albo pięć bodajże. No, okej. Okay. Bo jesteś wysoki właściwie, tak jak na piłkarza, styl ofensywny, nie? Wiesz co, tutaj ogólnie, jeśli chodzi o taktykę, to jest trochę inaczej niż w czwórce, nie? No. Tutaj ci boczni, jak mają piłkę, to jest... jedziesz, nie? Okej. Okay. Masz coś typu... Czyli po linii do przodu ciągnąć jak najmocniej, nie? W środkiem mówię, no tutaj jest... To można powiedzieć, nie, jak grasz trójce, to stoper nie jest jednak stoperem, tak? Okay. Można to patrzeć, nie? Że tu jednak jesteś pierwszym rozgrywającym, pierwszym kreującym grę, więc dużo od ciebie zależy przede wszystkim też. A jednak w czwórce tutaj masz tych dwóch stoperów centralnych, no to można, jest, można zostać, stoperów, nie ma się to jest tylko obrona praktycznie lub jakiś pasek między linię, zero jakiś praktycznie, no, mało ryzyka, no bo wiadomo, tam ryzyko jest błędne, jakbyś coś popełnił jakiś błąd, no to już jest kasacja. A w trójce jednak jak popełnisz błąd, zawsze tych dwóch masz z tyłu, jeszcze jakaś asekurująca szóstka, więc myślę, że można zaryzykować. Można zaryzykować. Czasem warto opłacać. Ryzykować warto, dokładnie. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do Sararaty. Nie czekaj, tylko dostęp, zaufaj ekspertom i ucz się od mistrza. Kamil, miałeś taki krótki epizodzik treningu bokserskiego. Powiedz mi, jakbyś porównał trening taki sportu walki, sztuk walki do treningu piłki nożnej i za chwileczkę rozwiniemy temat samego treningu piłkarskiego. Myślę, że nie ma co porównywać, nie? Ja tutaj mam minutę na worku, co myślałem, że umieram. Inny wysiłek, nie? No ręce odpadają, nogi odpadają, daj spokój, mówię. To jest, w ogóle nie ma co porównywać z piłką nożną, dlatego ja mega szacunek dla takich bokserów, właśnie tak jak dla ciebie. Wejść do ringu, walczyć 3-5 rund, czy tak jak boksie 12 po 5 minut. Dla mnie naprawdę to jest ogromny szacun, bo mówię, ja chwila moment tarczówki. Okej, okay. Ale domyślam się, że nie wynika to przede wszystkim z tego, że nie wiem, tak jak się często mówi, że piłkarz jest leń, że gdzieś tam te treningi są lightowe. Jak wygląda taka recepta na sukces młodego zawodnika, na ile jest to poparte ciężką pracą, na ile samym talentem, na ile to się musi przeplatać? Jak wygląda taki, wiem, twój dzień, tydzień treningowy? No myślę, że przede wszystkim tak jak mówisz, że to co robimy na co dzień, tak jak ty trenujesz boks, ja trenuję piłkę nożną, no to oswajasz się z tym i to przygotowanie motoryczne przede wszystkim jest dostosowane do twoich obciążeń i wiadomo, to jest coś innego niż piłka, tak? No ale jeżeli chodzi o piłkę tak stricte, no to wiadomo, no nie jest to łatwe, jeżeli chcesz być profesjonalistą, myślę, że jeden trening w tygodniu z zespołem nie wystarczy, tak? Ale to też nie opiera się tylko na jednostce treningowej związane, że przychodzisz rano na piłkę, idziesz do domu i idziesz do końca dnia wolne? Wiadomo, przede wszystkim sen, tak? Regeneracja.
się. Świadomo, to zależy od osoby oczywiście, kto jak lubi, tak? Ja na przykład lubię śmiesać, lubię spać te 8-9 godzin. Mm-hmm. Wtedy czuję się przede wszystkim wypoczęty, tak? Wstaję, dieta oczywiście cały dzień, 3-4 posiłki rozpisane. Kalorii wiadomo, nie ma też, ja jestem z tego tak jakoś przystosowany, że nie trzymam w 100%. Mm-hmm. Moim zdaniem się też nie da, to bym oszalał na głowę, tak? Psychicznie można byłoby tak naprawdę się wykorkować. Ale te takie najważniejsze cechy, trzymanie, nie mieszanie białek, trzymanie posiłków, jedzenie to, co trzeba przede wszystkim tych posiłków. Więc myślę, że te najważniejsze cechy są trzymane i one mi potem pomagają, też czuję się lepiej. Potem trening z zespołem, powrót, rozmowa z psychologiem, oczywiście nie w każdy dzień, 3 razy w tygodniu. No i oczywiście trening z trenerem Mateuszem online, jeżeli nie uda mi się przejechać do Krakowa, tak jak pewnie teraz będzie w Salzburgu, że będzie ciężko przyjeżdżać w tygodniu. Okay. Okay. No to jednak te online dużo mi dały, bo w pandemii też było tak, że po prostu było wszystko pozamykane, no to wymyśliliśmy, że będziemy się łączyć online i robić to po prostu w domu, on na sali, ja w domu, albo on w domu, ja też w domu i praktycznie można powiedzieć, że teraz mieliśmy taki maraton, że graliśmy 8 meczy w 25 dni. I w sumie w tygodniu widziałem się z trenerem Mateuszem. 8 meczów 25 dni, bo tak próbuję cały czas dobrze przeliczyć? Tak, no dobrze. To szacun naprawdę. Dobrze, tak, dobrze przeliczyłeś. No 7 wygranych, 1 remis, myślę, więc wytrzymaliśmy tę presję, ale jeżeli chodzi, mówię o te treningi, no to w sumie widzieliśmy się chyba 5 razy w tygodniu, więc okay, przed meczem, no, po meczu, w trakcie meczu, znaczy w dzień meczowy, jeden dzień odpoczynku i znowu jazda i tak cały czas. Czyli mam nadzieję, że gdzieś tam, nie wiem, tak właśnie mówiąc o nowej generacji, mam nadzieję, że zażegnamy tą właściwie taką bardzo popularną opinię, że nie wiem, w polskiej lidze zawodnicy mają zdrowia na 15-20 minut, a w angielskiej potrafią na pełnych obrotach biegać 20, to myślę, że coś tą generacją, która wyniesie tą polską piłkę chyba na również ten taki atletyczny, bardzo wysoki poziom sportowy. Znaczy wiesz co, ja jestem może młodym zawodnikiem i na pewno no, jestem młodym zawodnikiem przede wszystkim, ale wydaje mi się, tak, że ja patrzę, że na przykład ci na przykład niektórzy zawodnicy, którzy widzą, że nie lubią być zmęczeni, może nie tak, nie lubię, że nie lubią być zmęczeni, tylko że myślą, że zmęczenie im nie pomoże, a to trzeba moim zdaniem się właśnie przestawić, że to zmęczenie, które, ja też jestem zmęczony, ja wychodzę po całym tygodniu na to, nie wiem, wychodzę na mecz i czuję, że nie jestem świeży na 100%, tak? Ale właśnie dzięki temu potem w tygodniu zrobię dodatkową pracę, dodatkową, aż przyjdzie taki dzień, który będę świeży, wypoczęty i to będzie 30 razy lepsza robota do zrobienia na boisku niż była przed tym czasem, który ja miałem, tak? Więc myślę, że chodzi tutaj o to zmęczenie, że każdy może się boi po prostu wyjść na mecz zmęczony, tak? Często się z tobą zgadzam i znowu wyłapałem taki zajebiście istotny aspekt, który sam sobie powtarzam przed walką, powtarzam to swoim zawodnikom, kiedy wychodzę jako trener do narożnika. Zawodnik mi schodzi po pierwszej rundzie i mówi: trenerze, też Tomek, zmęczony jestem i ludzie, zawodnicy się boją zmęczeni. Mówię, kurwa, Ameryka, odpowiedź, ja pierdolę, walka trwała, stoczyłeś 3 minuty wojny, mówię, czego ty się dziwisz, ty jesteś zmęczony, ale ty cały czas realizujesz plan. Potrafisz być zmęczony, ale potrafisz cały czas reagować. Właśnie wiem o tym, że nie wolno się bać zmęczenia, że nie zawodnik wolno, często jak masz psychice, Boże, jestem zmęczony, zaczyna panikować. No, jestem zmęczony, ale ja dalej robię swoje, ja dalej wykonuję plan. Ja jestem tego samego zdania, panikujesz, odcina ci głowę, odcina ci mięśnie, nie wiesz co możesz robić na boisku, wiesz, popełniasz głupie błędy. Mówię tu o piłce nożnej, tak samo jest u ciebie, no. Gdzieś nie trzymasz gardy, dostajesz na łeb, no to... Tam jest kara większa, bo tam zamiast trzymać piłki, zabiorą ci zdrowie, nie? Tam, zabiorą ci nos, zabiorą ci zęby. Tam jak się, można powiedzieć, zapatrzysz, no to może być ciężko potem dojść do siebie. Jak mocne, jak duże znaczenie ma dla ciebie takie wsparcie chciałem powiedzieć medialne, a mam na myśli mentalne, na przykład rodziny, która jest najważniejsza. No wiesz co, myślę, że u mnie właśnie rodzina jest najważniejsza. Ja jestem bardzo zżyty z rodzicami, z ogólnie z całą rodziną. FaceTime, rozmowy w każdy dzień, więc... Zresztą no mówię, ja jestem młodym jeszcze zawodnikiem, jestem młodym człowiekiem, więc ciężko mi było się rozstać na pewno w tak młodym wieku. W sumie całe dzieciństwo, można powiedzieć tak, że w sumie nie miałem tego dzieciństwa, tak? Mm-hmm. Oczywiście to fajnie, gram w piłkę, ja się z tego cieszę, to jest moje marzenie, ja to kocham robić. Od dziecka inwestycja tak, w samego siebie. Ale to jest właśnie inwestycja w samego siebie od samego początku, więc też było ciężko sobie czasami odmówić, wiadomo. Też są zasady, imprezy, alkohol, nie można tego robić, tak? Gdzieś wychodzenie, czasami są mecze, nie masz wolnego. Jednak więc można powiedzieć, że nie miałem takiego dzieciństwa jak inni moi rówieśnicy. Tak, ale myślę, że nie żałuję tego po prostu. Wiesz co, tak jest, potoczyło się moje życie, jestem z tego zadowolony, szczęśliwy, że dzisiaj tak to wygląda. Że to wszystko się tak ułożyło, ale jak miałem iść to w drugi raz, to chyba bym nie poszedł. Nie gadaj, najlepsze przed tobą, także troszeczkę cierpliwości, mało lat cierpliwości uczy. Ale jeszcze trzymając się tej sfery mentalnej,
Jak, bo strasznie mnie interesuje jednak kadra polskiej, elita polskich piłkarzy. Dla przykładu takie bardzo barwne postacie, chyba najbarwniejsza, czyli Robert Lewandowski. Jaki on ma wpływ na zawodników w szatni? Jak on się zachowuje przed meczem, może w przerwie? No, prawdziwy kapitan, no ja to mogę powiedzieć w 100%. Sam się tego doświadczyłem, gdy debiutowałem z Andorą. Przyszedł do mnie przed meczem, podpowiadał mi, powiedział w szatni już, podpowiadał co mogę robić, jak to może wyglądać, gdzie on będzie, co, jak. Zapytał się nawet, jak mam mówić, w ogóle śmiesznie było, bo tak? To był piątek, piątkowski. I jemu mówili piona i mi piona. I mówię, jak piątek, piona. A, czwartek. Tak, czwartek. Tylko śmialiśmy się, ale bardzo w porządku, naprawdę. To jest prawdziwy kapitan z krwi i kości, który trzyma zespół i no, walczę za niego. Jest potrzebna taka postać. Jest bardzo potrzebna. Zresztą mówię, to jest wyśmienity zawodnik, zresztą widać w tym sezonie 40 bramek, w każdym też strzela jak na zawołanie, więc co tu jest chyba taki moment, miał taki moment, że to chyba do niego też kibice mieli pretensje, że strzela w klubie, a w reprezentacji się nie mógł odpalić, ale ostatnimi czasy chyba już naprawdę wykonuje kozacką robotę. Mega. On w ogóle pobija jakieś rekordy, ja już po prostu, nie wiem, tyle tych rekordów pobił, że się po prostu gubi, ale teraz też widziałem, że gdzieś tam w Bundeslidze chyba... Powiem ci tak, no co chwilę się czyta o Robercie, no cały czas jest na fali, można powiedzieć. No teraz chyba tego Millera pobił rekord, znaczy nie pobił, chyba wyrównał, bo 40 bramek, ale został im jest ostatni mecz, więc ma szansę. Ma szansę, nie? Myślę, że to nie jest szansa tego to zrobić po prostu. No, teraz pewniaczek, to jest tylko formalność. W tej formie, tak, to jest chyba formalność, dokładnie. Formalność. Słuchaj Kamil, ja mocno zacieram ręce na Euro, trzymam kciuki za naszą drużynę. Jesteś jedną ze składowych, albo będę bardzo dumny, albo będę miał bardzo duże pretensje. Nic, mam nadzieję, że przede wszystkim, jak daleko byś widział naszą reprezentację na tym Euro, które nadchodzi? Jak najdalej, czyli finał jest nasz, nie? Finał jest nasz? Oczywiście, no trzeba wierzyć w marzenia, trzeba je realizować. Ja wychodzę z tego założenia. Teraz obiecaj wszystkim do kamery, że będzie, wiesz, finał Euro z udziałem Polski. Wystarczy, że sobie obiecam i będzie dobrze. No i tak, bo zajebiście mi się podoba twoje podejście. Nie ma co też obiecywać gruszek na wierzbie, ale przede wszystkim chyba obiecać ciężką pracę, bo myślę, że każdy z kibiców ma prawo tego wymagać. Oczywiście, że tak. A piłkarze mają obowiązek wykonywać tego typu wymagania. To jest nasza praca, ale przyjemna praca. Zajebiście mocno trzymam kciuki, bo jesteś charyzmatycznym, fajnym gościem, człowiekiem, utalentowanym piłkarzem. To chciałbym, żeby tak naprawdę, tak jak dzisiaj mówimy o Robercie Lewandowskim, wzór piłkarza, wzór kapitana, żebyś ty kiedyś przejął taką schedę, no bo w kim jak nie w młodzieży trzymać nadzieje i kciuki. Dziękuję ci bardzo, a ja ci życzę też przede wszystkim zdrowia w tej walce, która będzie pewnie... Zdrówka już dawno będzie, za mną, ale na tych resztkach jeszcze pociągę, kurwa, tyle, że nie odpuszczę. Czekaj mi, to słuchaj, jak będzie też walka, to oficjalnie serdecznie zapraszam. Napiszę tam oficjalne pismo do Salzburg, Red Bull, że tutaj potrzebne wolne, bo pewnie będzie to weekend, także gdzieś tam któryś wolny weekend załatwię. Na afterparty już się nie biorę, bo ty musisz wracać do roboty, a ja już będę mógł odpocząć. Dobra, to co, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, jeszcze raz trzymam mocno kciuki i powodzenia, napierdalajcie.